wpadł taki pomysł, żeby zrobić coś dla dzieci. Bardzo chętnie podjąłem ten temat właśnie dla dzieci, opery, lżejszej opery, która nie operuje już tak napiętym i tak intensywnym, emocjonalnym ładunkiem. No i tak to się zaczęło. Chyba tam nie chciałem umierać! Ja ty płakałem, że umrą bez spokoju. Ja ty płakałem! Tak, może być? Ja ty płakałem! Ja ty płakałem! Nie chciałem umierać! Ja nie chciałem wisieć! Później szukaliśmy libretta i miałem szczęście, bo to libretto dość szybko się znalazło. W momencie, kiedy myśmy mieli taką pierwszą rozmowę zapoznawczą z panem Zygmuntem, ja powiedziałam, mam taki tekst dramatyczny właśnie, który został wystawiony we Wrocławiu i czy on mógłby stworzyć podstawę? Tekst był, przez to, że był trudny, to myślę, że jakby no wyciągnął ze mnie jakieś trochę inne pokłady niż te, które zwykle realizuję w swoich operowych utworach. Raz, dwa, trzy. Ja daję libretto, w którym jakby jest pewien ładunek energii i emocji, a pan Zygmunt to w tym momencie transformuje przez to, co jest absolutnie królową tego, czyli muzyką. Starałem się w odróżnieniu od innych oper uprościć swój język muzyczny, to znaczy zrobić tak, żeby poszczególne fragmenty, poszczególne motywy były no, po prostu bardziej przystępne. Jestem bardzo szczęśliwy, że pracujemy z partyturą tak niezwykłą, bo utkaną na granicy ciszy i dźwięku, na granicy piękna, wrażliwości, najróżniejszych emocji. Te zderzenia na pewno są dosyć trudne technicznie do zrobienia, ale ja tutaj nie ułatwiałem chyba, bo chciałem, żeby właśnie było trudne, bo wtedy jak coś jest trudne, to się świetnie to nad tym pracuje. W tym spektaklu najtrudniejsze było połączenie różnych grup z naszego zespołu, takich jak soliści śpiewacy, chór, balet i chór dziecięcy, który należy tu do Opery Wrocławskiej. Trzeba było ich wszystkich zebrać i stworzyć na nich ruch, w którym będą się czuli dobrze, będzie im to sprawiało przyjemność i w dodatku część z nich będzie mogła śpiewać i tańczyć. Raz, dwa, trzy, ta, tam. 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 Jest to opera bardzo interesująca pod kątem wielości tematów, takich tematów bardzo poważnych, niedziecięcych. Pojawia się cierpienie, pojawiają się konflikty, pojawiają się rzeczy trudne. Wojna, konsekwencje wojny, trudne relacje, właśnie trudna miłość. W tym spektaklu gram Omara. Jest to chłopiec, który jest zagubiony dość po śmierci swojej mamy i nie umie rozmawiać ze swoimi rówieśnikami. Po prostu woli na przykład rozmawiać z kranem, balkonem, bo te przedmioty go bardziej rozumieją. Ojciec Omara również jest zagubiony po tej śmierci w sumie najważniejszej osoby w jego życiu.
I złość rozładowywuje na Omarze, krzycząc na niego. Jest bardzo niezadowolony dlatego, że Omar właśnie rozmawia z tymi kwiatami, rybami. Mówisz, to co ja słyszałem? Wyrzucę! Ludzie się zaśmieją! Omar kocha ojca, ojciec kocha Omara, ale tak naprawdę nie potrafią sobie tego okazać. Gdzieś tam dochodzi do takiego błędnego koła i sytuacji bez wyjścia. Szalenie interesująca jest chyba najbardziej jest dla mnie jednak Jemaja. Nie mają, a sercu! O, wielka Jemaja, o, potężna Jemaja! Gdy otwierasz usta, to ty rozmów pełny, czyli mądre słowa. Ale cię na zemi nie rozumiem. Co to jest wojna? Wojna jest wtedy, gdy jesteś żywy, a idziesz ścieżką umarłych. Za każdym razem, kiedy mówię ten fragment o wojnie, trzymam łzy, żeby nie dać się emocjom, żeby to wybrzmiało, bo to jest naprawdę trudne. Ten jej świat działa sprawnie i działa w sposób dla niej satysfakcjonujący do pewnego momentu. Do momentu, kiedy pod wodą pojawia się Omar. Jemaja uświadamia sobie, że jednak to nie jest tak, że ma w życiu wszystko. Tak naprawdę jest coś, czego jej brakuje i że tym kimś jest chłopiec, jest dziecko. Jeśli chodzi o trudne momenty, no to było ich na pewno sporo. Przede wszystkim ze względu na fakt ilości osób zaangażowanych na scenie, ilości zespołów, które trzeba było spotkać na próbach, połączyć, jakby spróbować wykreować im wspólne światy. No i też jest to spektakl dosyć skomplikowany technicznie, jakby sceny zmieniają się jak w kalejdoskopie. To spektakl trwa około godziny, a scen jest 14, więc w zasadzie jakby przechodzimy tutaj przez te różne światy, ziemski, morski, podmorski. Rzadko kiedy zdarza mi się, i nie mówię tego kokieteryjnie, współpracować z kimś, w którym tak bardzo podobałoby mi się to samo, tak bardzo nie podobałoby mi się to samo, tak bardzo bawiłoby mnie identyczne poczucie humoru. W związku z tym czuję się, jakbym pracował z moją siostrą bliźniaczką. Od początku się układa świetnie, dlatego że w zasadzie pierwsze, co już usłyszałam od profesora, to że jest jakby bardzo otwarty na moją koncepcję. Wszystko, co pani zaproponowała, ja uznałem, że jest super dobre. I rzeczywiście jest. Nie miałam ani przez chwilę poczucia, żeby cokolwiek mnie więziło i czy żeby cokolwiek było mi narzucone. Zobaczyłem zespół, który rzeczywiście chce zrobić coś dobrego na każdym poziomie. Nie było ani momentu takiego, aby wyczuł, że coś tutaj nie wychodzi albo ktoś coś nie chce. Uważam, że to jest naprawdę świetnie zrobiony spektakl.